Zaznacz na wykresie rzeczywiste miejsca zerowe podanego poniżej wielomianu. Mamy wielomian, mamy tutaj wykres, mamy te miejsca zerowe zaznaczyć. No ale ten wielomian, który tutaj mamy, jest wielomianem piątego stopnia. No a znajdowanie pierwiastków wielomianu piątego stopnia to jest pewna sztuka. Dlaczego sztuka? No dlatego, że nie ma ogólnego algorytmu, tak jak dla wielomianów drugiego stopnia nasze mamy wzory na pierwiastki. Tak? Nie ma ogólnego algorytmu, który pozwoli nam znajdować pierwiastki wielomianu piątego stopnia. Ale czasami dla pewnych szczególnych wielomianów da się te pierwiastki jednak jakoś odgadnąć. No i tutaj zobaczymy sobie, być może dla tego wielomianu, pomimo że on jest takiego wysokiego stopnia, może przez jakieś kombinowanie uda nam się te pierwiastki mimo wszystko znaleźć. Te miejsca zerowe znaleźć. Ja przepiszę sobie ten wielomian tutaj jeszcze raz. Mamy 2x do 5, dodać x do 4, odjąć 2x, odjąć 1. No i tutaj spróbujemy. Takie rozkładanie na czynniki przez grupowanie może zadziałać. To nie zawsze musi zadziałać, ale czasami może się udać. No to zobaczmy, co mogę wyciągnąć, jaki wspólny czynnik z tych dwóch pierwszych wyrazów. No Mamy cztery wyrazy, możemy je podzielić na dwie grupy. No tutaj mogę wyciągnąć x do czwartej. czyli będę miał x do czwartej. a co mi zostanie w nawiasie? Zostanie mi 2x z pierwszego, a z drugiego zostanie mi 1. Dobrze. Z tego drugiego tutaj widzimy już od razu, że to co tutaj zostaje jest bardzo podobne do tego co mam tutaj w nawiasie, tylko znak jest przeciwny, więc tutaj mogę wyciągnąć minus 1, i wtedy to co mi zostanie będzie dokładnie tym samym co tutaj. 2x plus 1, bo po pomnożeniu przez minus 1 dostaniemy to co było u góry. No właśnie, no i tutaj udało się to tak zrobić że dostaliśmy tutaj wspólny czynnik, wspólny czynnik 2x plus 1, który mogę teraz wyciągnąć przed nawias. Czyli ja go sobie tutaj wyciągnę przed nawias. Tutaj to wszystko są równości, oczywiście. Czyli teraz ja ten wspólny czynnik wyciągnę przed nawias. Czyli będę miał 2x plus 1. A co mi zostanie w nawiasie? W nawiasie z pierwszego zostaniem x do czwartej. A z drugiego zostanie mi minus 1. Minus 1. Dobrze. No a to, co tutaj mi zostało, to już jest łatwo rozłożyć na czynniki. Dlatego, że to jest różnica kwadratów. Czyli napiszę, że to jest tak, 2x plus 1 to się nie zmienia. No a tutaj ten czynnik rozłożę w taki sposób, że to będzie x kwadrat odjąć 1 razy x kwadrat dodać 1. Zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. Jak mam różnicę razy sumę, no to to jest po prostu różnica kwadratów, a x kwadrat do kwadratu to jest x do czwartej. No i dalej mogę to jeszcze rozkładać, dlatego że tutaj znowu mam różnicę kwadratów, czyli będę miał 2x plus 1. No a tutaj teraz ten czynnik, który mam tutaj, rozłożę znowu. Jako x minus 1x dodać 1. No a ten ostatni zostawiam bez zmian. x kwadrat dodać 1. No i teraz przyjrzyjmy się temu rozkładowi. No, po to rozkładałem na czynniki, że jak którykolwiek z tych czynników jest równy 0, no to wtedy wartość wielomianu jest równa 0, czyli w ten sposób znajdziemy te miejsca zerowe. No to popatrzmy, kiedy zerują się te poszczególne czynniki. No, moglibyśmy tutaj po prostu odgadnąć, zrobić to w pamięci, ale może zróbmy to systematycznie. 2x plus 1, kiedy równa się 0. No, mogę odjąć 1 od obu stron i wtedy będę miał 2x równa się minus 1, podzielić obie strony przez jedną drugą i ma x równa się minus 1 druga. To jest pierwsze miejsce zerowe. Minus 1 druga. Zaznaczam je na wykresie tutaj. Dobrze. Popatrzmy teraz na ten czynnik. No ten czynnik jest równy 0 wtedy, kiedy x minus 1 jest równe 0, czyli kiedy x jest równe 1 po dodaniu jedynki do obu stron, czyli mam tutaj miejsce zerowe. Kolejny czynnik, x plus 1 równa się 0, no to odejmę jedynkę od obu stron, czyli x jest równe minus 1, czyli tutaj mam kolejne miejsce zerowe. No i teraz popatrz na ten ostatni czynnik. Kiedy x kwadrat Dodać 1 jest równe 0. No, odejmę 1 od obu stron, czyli x kwadrat ma być równe minus 1. No to, jeżeli jesteśmy ograniczeni do liczb rzeczywistych, a tutaj o to nas pytają, że to mają być liczby rzeczywiste, znaczy te miejsca zerowe rzeczywiste nas interesują, to nie ma żadnej liczby rzeczywistej, która spełnia to równanie, że podniesiona do kwadratu daje minus 1. Gdybyśmy rozważali liczby zespolone, urojone, no to wtedy to, to nie miałoby rozwiązania. Ale tutaj jest to w treści zadania wyraźnie powiedziane, że interesują nas tylko rzeczywiste miejsca zerowe. Czyli rzeczywiste miejsca zerowe są te trzy, które tutaj znaleźliśmy. Nie ma więcej żadnych miejsc zerowych rzeczywistych. No i te miejsca zaznaczyliśmy tutaj na wykresie. To jest minus jeden, minus jedna druga i jeden. Czyli wieloma piątego stopnia ma trzy w tym wypadku ten konkretny wyraźnie pewnego stopnia ma trzy rzeczywiste miejsca zerowe, które udało nam się znaleźć poprzez takie grupowanie. No ale ktoś mógłby powiedzieć, no ale zaraz, no to jest takie tutaj grupowanie, to nie zawsze musi zadziałać, a może jak gdybym in, inaczej próbował to pogrupować, to może wtedy by nie zadziałało. No to spróbujmy może inaczej to pogrupować. Yy, no to tutaj sobie zróbmy od nowa wszystko. Czyli powiedzmy, że ja ten wielomian teraz na przykład napiszę jakoś inaczej. P od x. Tutaj miałem kolejność tych składników według malującego stopnia. Gdybym napisał na przykład tak: 2x do 5, odjąć 2x, dodać x do 4, czyli zmieniam kolejność tutaj i będę też inaczej grupował. No i teraz mogę popatrzeć na te dwa składniki i tutaj spróbować wyciągnąć przed nawias wspólny czynnik. No to tutaj wspólny czynnik mogę wyciągnąć 2x i zostanie mi x do czwartej z pierwszego, odjąć 1 z drugiego. No a tutaj mogę wyciągnąć. No co tu mogę wyciągnąć? Tu nie ma nic do wyciągnięcia, ale akurat okazuje się, że to, co tutaj mamy, to jest dokładnie to, co tu jest w nawiasie. Więc żeby to podkreślić, napiszę tutaj plus 1 razy x do czwartej odjąć 1. Żeby podkreślić, że to jest dokładnie to samo. No i teraz widzimy, że mogę tutaj wyciągnąć przed nawias. Wspólny czynnik x minus 1. x do czwartej minus 1, czyli x do czwartej minus 1, a w nawiasie zostanie mi 2x dodać 1. No i widzimy, że to robi się podobne do tego, co mieliśmy poprzednio. No bo teraz znowu mamy x do czwartej minus 1 razy 2x plus 1, tak samo jak poprzednio. No i x do czwartej minus 1 znowu mogę rozłożyć. Jako, jako sumę i różnicę 2x plus 1, no i później znowu tutaj rozłożę x minus 1, x plus 1. No i dostaję ten sam rozkład, który otrzymałem poprzednio. Więc widzimy, że tutaj można też inaczej te wyrazy pogrupować. I dosaniemy również, dojdziemy również do rozkładu, uda nam się go znaleźć, no ale to jest tylko dlatego, że to jest pewien bardzo szczególny wielomian, który powstał właśnie z wymnożenia takich, takich czynników. I to, co my tutaj robimy, to teraz jest jakby odwracanie tego procesu wymnażania takich czynników. Jeżeli ten wielomian by nie miał rzeczywistych, Takich całkowitych pierwiastków, jakie tutaj były, no to nie bylibyśmy tą metodą w stanie rozłożyć go na czynniki. Ale ponieważ on właśnie powstał z wymnożenia takich czynników, no to udaje nam się, jak gdyby, odwrócić ten proces i znaleźć ten rozkład na czynniki.